Wzrost płac nie jest póki co dynamiczny, ale one będą musiały rosnąć ze względu po prostu na mniejszą podaż pracowników finalnie, więc pracow pracodawcy będą musieli zwrócić na to uwagę jako na jeden z elementów wynagradzania i zachęcania pracowników do tego, żeby pracowali u nich w firmach. Pod koniec roku jaką zobaczymy dynamikę tego roku, do roku wzrostu tych płac? Ja myślę, że to może być około 3-4%. Płacane nadal najszybciej rosną w obszarze IT i nowych technologii, stosunkowo szybko rosną w energetyce. To są takie dwie branże, które przychodzą mi w pierwszej, w pierwszej kolejności na myśl, chociaż produkcja też zwiększa swoje wynagrodzenia ze względu właśnie na brak pracowników produkcyjnych. W tej chwili jednym z takich sektorów, które bardzo mocno poszukują pracowników, to, jest, to są centra usług wspólnych. Musimy powiedzieć, że w tej chwili staliśmy się potęgą pod tym względem w Europie i praktycznie większość dużych korporacji, które działają globalnie, ma swoje centra usług wspólnych w Polsce. Poszukują one młodych ludzi ze znajomością minimum dwóch języków obcych. I to jest taki obszar, który bardzo dynamicznie się rozwija. Są trzy główne ośrodki. To jest Trójmiasto, to jest na pewno Łódź i to jest południe Polski, Wrocław, Katowice i Kraków.